Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, zapraszam dzisiaj na film 5 dni, 5 stylizacji, tak jak widać w tytule, jak oczywiście nie trudno się domyślić, zaprezentuję Wam 5 moich stylizacji. Ja zawsze mówię, że to jest takie trochę słowo na wyrost, trochę duże, bo to są po prostu codzienne, zwyczajne stroje dnia i pewnie pojawią się tutaj takie bardziej wyjściowe, jak dziś, eleganckie, ale też takie bardziej dresowe do biegania wokół domu. Także mam nadzieję, że znajdziecie tu dla siebie jakąś inspirację, coś podpatrzycie. Jest to pewnie ostatni tego typu lookbook w sezonie zimowym, mam nadzieję. Wiosna już tuż, tuż, no ale jeszcze trochę. Pogoda jaka jest, każdy widzi. U nas dzisiaj pruszy śnieg. Bez szału, ale jednak coś tam pada, więc ja jestem tutaj mocno zabudowana, golfik mam, ciepło się ubrałam, oczywiście jeszcze jakąś kurtkę na to narzucę, ale to Wam może przy okazji innego dnia pokażę, jak będę gdzieś tutaj z Hanią wychodzić. Dobra, dobra, bo gadam. Właśnie, mam do załatwienia kilka drobnych spraw i zauważyłam ostatnio, że jak już wychodzę, to ubieram coś eleganckiego. No dobra, bez przesady, nie jest to sukienka, ale jakieś takie bardziej właśnie wyjściowe akcenty mi się chce, te wyjściowe akcenty, a nie tylko w luźny dres i bluzę. I w związku z tym dziś na sobie mam marynarkę, ale to Wam zaraz pokażę. Zacznę może od biżuterii. Mam kolczyki, jedne z moich ulubionych z Yes, też bardzo często o to pytacie, a te wszystkie tutaj dodatki, nausznice, nie nausznice i to w kolejnych dziurkach to z H&M-u. Mój nieśmiertelny naszyjnik Selfie Store i w zasadzie gdzieś pogubiłam wszystkie pierścionki. Muszę dzisiaj je odszukać i mam nadzieję, że jutro już Wam pokażę, że mam kolejne. Dobra, to teraz cała stylizacja. Jestem cała na czarno i mam tylko marynarkę. Zobaczcie. No i tak jak wspomniałam, mam na sobie czarną bazę. Ja uwielbiam czarne bazy, bo z nimi można bardzo fajnie pracować. Czy jakąś szaloną kurtką, czy marynarką, czy czymś jeszcze, czy biżuterią. Można sobie czarną bazę dobrze zrobić. I na sobie mam taki czarny, sweterkowy, cieplejszy golf z Reserved, który nawet wspólnie wybieraliśmy w jednym z odcinków. Niestety po kilku praniach jego jakość jest wątpliwa, ale jeszcze żyje, to jeszcze go znoszę, ale on chyba długo w mojej szafie niestety nie będzie. Mam też czarne dżinsy z Zary. Wszystkie dżinsy pokazywałam Wam ostatnio w odcinku takim dżinsowym, mierzymy spodnie. I wbrew pozorom nie zostało mi dużo tych czarnych. Pokazałyście tam kilka par wyrzucić, ale właśnie zostały mi jeszcze te z zameczkami, więc je dzisiaj mam na sobie. No i główny element mojej stylizacji, mojego ubioru stanowi marynarka w kratę. Ja już taką marynarkę, bardzo podobną do tej, mam z H&M-u i ją uwielbiam i bardzo często noszę. One jednak trochę się różnią i materiałem, i rodzajem, kolorem kraty, więc stwierdziłam, że skoro noszę tamtą, to będę też nosić tą. No i jak się okazuje, właśnie tak jest. Chociaż dzisiaj dopiero mam w niej pierwsze wyjście, ale myślę, że na wiosnę ona będzie często na mnie gościć. I to jest marynarka z butiku Fit and Chic. I mam też buty, które mają, nie pytajcie ile lat, i są z Reserved, z takim mocniejszym łańcuchem z tyłu, no ale mają tyle lat, bo ja nie często po nie sięgam. Teraz jest zima, jest zimno, tak jak być powinno, więc chodzę w nich, ale tak to nie często. Ale dzisiaj mam wrażenie, że mi pasują. Także to jest stylizacja, strój dnia numer 1. Mam nadzieję, że jutro widzimy się bardziej agresowo. Dzień dobry, dzień drugi. Tak jak przypuszczałam, dzisiaj dzień dresowy. Równowaga w przyrodzie wszędzie zachowana być musi, więc ja dzisiaj jestem cała w dresie. Wczoraj była nutka elegancji, no to dzisiaj dresiwo, ale tak naprawdę będziemy się tu kręcić koło domu i wychodzimy zaraz na spacer, więc ubrałam się ciepło i wygodnie, chociaż będzie zaraz, że kostki mi widać. No nie, już chyba nie jest aż tak zimno. Poza tym kostki nigdy mi nie marzną. Zobaczymy, co będzie na starość. Dobra, dobra, nie o tym. Dzisiaj stylizacja dresowa, dresowy dół, dresowa, piękna, błękitna, przyjemna, ciepła góra. No ale zobaczcie całość, to Wam powiem co i jak dokładnie. Jeżeli chodzi o biżuterię, to jest dokładnie to samo, ale tak jak obiecałam, jeden pierścionek gdzieś odnalazłam. A i jeszcze z elementów ozdobnych mam opaskę, która idealnie pasuje do bluzy. Opaska jest z H&M. A tak to tylko bluza, spodnie, buty, więc to jest dzisiaj dobry dzień na pokazanie mojej ciepłej kurtki. No i tak jak wspomniałam, jestem cała dresowa i mam na sobie dwie polskie marki dresów. I mam komplet zarówno do czarnego, i mam komplet do niebieskiego,
ale dzisiaj postanowiłam zrobić takiego miksa, żeby też więcej tutaj możliwości Wam zaprezentować. No i na sobie mam czarne dresy, które są idealnymi dresami. Super wygodne, nie za grube, więc nie krępują ruchów, mają kieszenie z boku, kieszeń z tyłu, a co przede wszystkim bardzo mi się podoba, to idealnie opinający tutaj ściągacz, bo często jest tak, że te ściągacze są, ale one tak dyndają i nie przylegają do nogi, a tutaj jest właśnie idealnie. Tutaj w udach też jest troszeczkę miejsca, więc nie jest opięte. No bardzo ładnie ten dres leży i bardzo mi się to podoba. Czy ja powiedziałam jakiej marki? Marki Fuerta. Ja już mam od nich taki komplet też łososiowy, ale właśnie to jest taka nowa kolekcja. No i góra to też nowość, nowość w mojej szafie i nowość na rynku. To jest nowość marki Dresscode, która przy współpracy z Aleksandrą Żelazowską, którą serdecznie pozdrawiam, stworzyła 3 kolory dresów, albo komplety, albo sukienki. Ja dzisiaj właśnie już któryś raz zakładam tę bluzę, bo ona jest taka przyjemna, ciepła, idealna. Można ją właśnie nosić albo tutaj tak z tym ściągaczem, albo ten ściągacz tak schować i to też całkiem fajnie wygląda. Jest ogromny kaptur, bardzo przyjemny. Jest też do tego dół, ale to już nie dziś. I jeszcze Wam się odwrócę, bo te dresy były inspirowane podróżami, więc mają też grafikę na plecach. Także wszystko jest tutaj dzisiaj takie miłe, puszyste, cieplutkie, dresowe, a jednocześnie mam wrażenie, że w miarę stylowe i nie jest takie, że wiecie, te wymemłane leginsy znowu. Jak dres już się nauczyłam, że pandemia trwa i trwa, więc kiedyś po prostu te ciuchy trzeba nosić i jak dres, to też w takim trochę lepszym wydaniu, no nie znoszonym przynajmniej. Dobra, pokażę Wam jeszcze mam kurtkę. Dostaję sporo pytań i to jest kurtka, jedyna moja naprawdę zimowa kurtka. Jak jest zimno, jest zima, to zakładam tę kurtkę, w ogóle wyciągnęłam ją całkiem niedawno, ale od tego czasu już właśnie dostałam sporo pytań. I to jest kurtka ze Stradivariusa, która ma ze 2-3 lata i rzadko z niej korzystam, dlatego też jest w całkiem niezłym stanie. Co jest super, to jest to, że ta kurtka jest dwustronna. Przewracamy rękaw, tutaj jest kieszeń i mamy taką różową stronę, ale ja zazwyczaj noszę jakoś tak się przyzwyczaiłam na tej granatowej. Dobra, jakoś trzeba ułożyć, nie? O, jest ułożone i wygląda to tak. I to jest bardzo ciepłe i bardzo wygodne. Jeszcze ani razu nie miałam tego w tym sezonie na tej różowej stronie. A, jak mi się zrymowało. No ale generalnie taka odmianka tutaj nastąpić może. Po prostu złoty zamek i to jest cieplutkie i fajniutkie. I dobrze, że takie coś miałam w szafie, bo się jednak w tym sezonie przydaje. Ma tu też ściągacz i to jest coś, co właśnie najczęściej noszę, więc pokażę Wam to dzisiaj i pewnie już nie będę pokazywała, no chyba, że zdecyduję się założyć jakąś inną kurtkę, których nie mam wiele, ale nigdy nic nie wiadomo. Dzień dobry, dzień trzeci, mam nieodparte wrażenie, że strasznie dużo mówię podczas tych dni, więc przejdźmy do meritum, czyli do mojego stroju dnia. Dzisiaj stylizacja prosta, jeansy i sweter, ale jeansy są białe. Więc tu już się coś dużo dzieje. Wychodzę bez Hani, mam kilka takich spraw właśnie do załatwienia, jakieś zakupy, jakieś coś tam i wychodzę bez dziecka i tylko praktycznie wtedy mogę założyć białe spodnie, bo w innym, każdym innym przypadku one są obkopane w 3 sekundy. Na jeansach ciemnych aż tak nie widać tego obkopania. No może jak trochę podrośnie i będzie lato, to może będę mogła założyć białe spodnie, kiedy będę wychodziła razem z nią. A tak, to jest takich kilka dni w miesiącu, kiedy mogę sobie pozwolić na białe spodnie i to jest właśnie dziś. No i mam na sobie taki prosty, milutki sweterek. Serek, a takie wcale niełatwo znaleźć, a ja takie uwielbiam, bo to jest ogólnie mój ulubiony krój. I w zasadzie tyle. No to jeszcze powędruję kurtkę, ale to już Wam pokazałam wczoraj. Zmieniłam też, dodałam jeden łańcuszek i zmieniłam kolczyki. Także coś tu się w tej kwestii zadziało. Zobaczcie całość. I tak się prezentuje całość. Sweterek w serek, w serduszka, bardzo cieplutki, bardzo fajne. I to jest sweterek, który też idealnie będzie spisywał się na wiosnę. I on jest ze sklepu Fit & Chic, z którego była marynarka w pierwszym dniu. Także ja Wam wszystko na dole podlinkuję. I spodnie, które też już się tutaj gdzieś przejawiały, ale nie w takim pełnym stroju dnia. I to są mom jeans, jakieś tam slim mom jeans z H&M, bo też postaram się podlinkować. No i to jest dość odważny krok,
ale ja się świetnie czuję w białych spodniach. Nie wiem, o co chodzi, ale naprawdę dobrze się czuję. No i mam do tego białe adidasy, wiem, gołe kostki znowu i adidasy, ale dzisiaj to jest auto miejsce, więc kostki tak nie zdążą zmarznąć. Nawet nie wiem, kurtkę zawsze biorę, ale do auta nie zakładam na siebie, także... Ale kurtka ta sama co wczoraj, to już chyba powiedziałam, nie? Także tak się prezentuje dzisiaj całość prosto, a tak już z lekkim powiewem wiosny, mam wrażenie. Dziś postanowiłam też zmienić torebkę, bo stwierdziłam, że ta mi będzie idealnie pasowała. Zazwyczaj noszę swoją Alma BB jeszcze, mam nadzieję, że ją pokażę tutaj w tym lookbooku, a dzisiaj zakładam taką Sabrinę Pilewicz. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale napiszę wam wszystko na dole, no bo ona idealnie mi dzisiaj pasuje do tego looku, a ja lubię takie małe torebki najbardziej. Dzień czwarty, dzień dobry, dziś nie idę nigdzie, nie będę ściemniać, że jest inaczej, bo to ma być autentyczne 5 dni, 5 stylizacji, czyli jak się faktycznie noszę przez 5 dni, nie planuję nigdzie wychodzić i mam strój podobny. Natomiast pandemia nauczyła mnie i pewnie nie tylko mnie, ale też wiele osób pracujących na home office, że warto trochę poświęcić sobie czasu i przebrać się z piżamy w strój normalny i fajnie jak to nie jest powyciągana koszulka i leginsy. Chociaż dzisiaj mam na sobie koszulkę, ale nie powyciąganą i leginsy, które też nie są powyciągane. Wiecie, o co mi chodzi. Jak się trochę podmaluję, uczeszę i ubiorę w coś lepszego, nie takiego jakiegoś takiego łóżkowego, to po prostu znacznie lepiej się czuję. To po prostu lepiej wpływa na moje samopoczucie, ale też na produktywność, a to jest bardzo ważne. Czyli wstaję i jednak mimo wszystko się przebieram. Więc dzisiaj stylizacja, bardzo prosta, bo mam na sobie t-shirt i leginsy, które też już pewnie wam pokazywałam, no i kapciochy domowe, no ale tak jak mówię, podmalowałam się, uczesałam i jako, że to 5 dni 5 stylizacji, autentyczne, to pokazuję wam się w tym stroju. A może ktoś się zainspiruje, a może komuś się też zachce kupić nowe leginsy, t-shircik po domu, a nie jakieś takie... Znam też takie stroje, wiecie, takie, że lepiej, żeby to już światło dziennego nie ujrzało. Dobra, zobaczcie całość. Ej, nawet zmieniłam kolczyki, a dzisiejsze koła są z... Nie. Z wukruk. No i tak jak mówiłam, tutaj nic skomplikowanego nie ma. Jest koszulka z zerem groszki, którą kupiłam stosunkowo niedawno, więc może jeszcze można ją dostać. I jest naprawdę fajnej jakości, bo już kilka razy ją prałam. A wygląda nadal bardzo dobrze. I ona mnie kosztowała jakieś 12,90. Więc jak za tę cenę jestem bardzo zadowolona. No i też w takiej niskiej cenie nie szkoda po domu. Ale naprawdę sprawdza się super. No i leginsy z Adidasa, które mam już od dłuższego czasu, ale też one już są po wielu, wielu praniach. Już nie są w takiej pierwotnej, dobrej jakości wyjściowej. Ale świetnie się trzymają jak na to, jak często w nich chodzę. I one, ja je bardzo lubię, dlatego że mają taką wysoką talię, wysoki pas. Więc tutaj jest wszystko pięknie utrzymane. I one zarówno nadają się jako wyjściowe, aha, bo muszę jechać po majątku. Więc równie dobrze mogę w nich wyjść do sklepu, jak i być po domu. O, no i kapciochy i skarpety. Zazwyczaj chodzę w skarpetach, ale kapciochy też mam. Dzisiaj mam takie śmieszne z Primarka. No i tyle. Cześć, dzień dobry, dzień piąty, czyli oznacza dzień ostatni. Dokładnie tak. Dzisiaj jesteśmy proszeni gości. Chyba nikt tak nie mówi, chyba się naglądałam za dużo Bridgerton, ale chciałam powiedzieć tyle, że mogę się ubrać trochę ładniej i nie tak grubo, bo wchodzimy do środka. No ale oczywiście te wszystkie kurtki, nie kurtki będą, więc jest nadal prosto, ale trochę bardziej elegancko. Mam koszulę z Zary, koszulę, bluzkę, którą pokazywałam wam w ostatnim mierzymy i też spodnie z Zary jeansy, które namówiliście mnie, żebym je zostawiła sobie, więc stylizacja jest prosta. Koszulka, pod spodem mam podkoszulek i jeansy i w sumie z tego się składa, ale nie jest to dres, nie jest to dres, nie są to wczorajsze leginsy, także proszę docenić. Jeżeli chodzi o biżuterię, to chyba tutaj od wczoraj nic się nie zmieniło, zmieniły się za to paznokcie, mój jeden z ulubionych kolorów wszechczasów, czyli Mardi Gras z Semilaka. Dobra, zobaczcie resztę i w końcu wam pokażę torebkę, z którą chodzę non-stop. Tak jak powiedziałam, strój dnia nie jest skomplikowany ani złożony, bo się składa z czarnego topu, o, z Primarka, ale tu takie basiki, no Primark, H&M, tam takie
dostać można w najlepszych cenach. Mam swój pasek z Gucci. Jakoś go nie noszę ostatnio często. Może przez te wszystkie swetrzyska, ale mam. No i właśnie tę koszulkę z Zary, taką bardzo miłą, ponieważ coś tutaj się dzieje. Jest taka troszeczkę bardziej elegancka, ale nie taka super elegancka. Gdzieś tak pomiędzy, takie mam wrażenie. No i właśnie dżinsy. Jasne dżinsy, w których jeszcze nie do końca się czuję, ale się przełamuje. Remik musi być. No i one są takie lekko przecierane i na dole postrzępione. I mam też takie czarne botki, takie lekko sztyblety, botki, co to jest, tak właściwie nie wiem. Z ćwiekami, które kupiłam chyba ze 2 lata temu na Zalando. I dalej mi służą. To jest taka podróba trochę, inspirowane trochę butami Chloe, ale no uwielbiam. No i tyle w zasadzie, to wszystko. A jeszcze miałam pokazać torebkę. O nią bardzo często pytacie, a to jest moja ulubiona torebka. Bo pytacie, czy trzyma fason, czy jest fajna, czy warto, czy nie warto, czy jest wystarczająca. No to jest moja ulubiona torebka, z którą najczęściej chodzę i najczęściej ją noszę. Czyli Alma Bibi, po prostu zazwyczaj ją noszę w ten sposób. O. No i tak to się prezentuje. I to by było tyle na dzisiaj. 5 stroi, 5 dni, 5 stylizacji. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podobało i który dzień jest Waszym faworytem. I dajcie mi też znać, czy lubicie takie filmy i czy powinny się w nich pojawiać tylko takie wyjściowe inspiracje, czy takie po domu też są ok. Będę wdzięczna za wszelkie komentarze i uwagi. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.